I oto nadciągają nadgrodcie i gromkimi brawami przed wami Legion 21 oraz Legion 14 ze stowarzyszenia Frontika. Gromkie brawa dla dzielnych wojowników. Ja przypominam, zwróćcie uwagę na najstarszego z nich. Został mu zaledwie rok do ukończenia służby wojskowej. Metelusz, ręka w górę. Tak jest. On już widzi oczyma wyobraźni swoją działkę na Sycylii. Czy dożyje? Zobaczymy. Bo różnie to bywa w bitwach. Rzymianie to taki lud, który, jak wspominałem, był dosyć sprytny. Potrafił zjednać sobie nawet zagorzałych przeciwników. Czego przykładem jest tutaj ten oto wojownik gotki, jak widać dosyć bogato uzbrojony, to zapewne ten, którego przekupili, ten, który prowadził ich do wioski. Ten, który pokazał im tak naprawdę, czego mogą się spodziewać. Ale czy mimo to byli przygotowani? Powitajmy gromkimi brawami, bo to widać dzielni wojownicy, gotcy, gospodarze tego miejsca. Pośród nich Celtowie oraz Wandalowie. Proszę, zwróćcie uwagę, cóż tu się dzieje. Mamy naprzeciwko siebie dwie siły, mierzą się, ale występuje z szeregów Rzymian ten, który zaprzedał się im. Ten, który idzie rozpoznać sytuację. Dwaj wojownicy, bratobójcza walka. To zwycięży. Żarty się skończyły. Proszę zwrócić uwagę na technikę walki, która jest tłumy zamilkły w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tego pojedynku bratobójczego. Pojedynek nie został rozstrzygnięty, ale Rzymianie pokazali, oraz inne plemiona barbarzyńskie zastanawiają się, co zrobić w obliczu potęgi niewzruszonego Rzymu, który nawet nie podjął jeszcze broni z ziemi. I oto powoli machina wojenna rusza, jak widać, w luźnym szyku. Rzymianie wytrzymają się. Zaszli od tyłu. To jest słynna karność. Proszę Państwa,
dalej. Głowy padają. Rzymianie już wiedzą, że nie mogą lekceważyć barbarzyńców. Proszę zwrócić uwagę, jak niewielu ich zostało. Jak widać, barbarzyńcy wiedzą, że dlatego starają się utrzymać linię na modę barbarzyńską. Kto zwycięży, Rzym czy żywioł barbarzyński? Proszę Państwa, wygląda na to, że tym razem Rzym dostał nauczkę. Zwyciężyły połączone plemiona barbarzyńskie. Proszę Państwa, zwyciężyli Goci! Gromkie brawa! Niech powstaną ci, którzy upadli. Proszę Państwa, takie elementy walki, prezentacji to oczywiście tylko i wyłącznie symulacja tego, jak mogły wyglądać realne starcia w starożytności, ale dają one możliwość tego, jak mogły skrajne żywioły, jak mogły operować, proszę Państwa, plemiona barbarzyńskie przeciwko Rzymianom. Proszę Państwa, wygląda na to, że nasi cenni rekonstruktorzy Legion 14! Szanowni Państwo,
przed wami wystąpiły najlepsze grupy odtwarzające starożytność w świecie antycznym, które to grupy, jak widać, będą się teraz, proszę państwa, oddawały sobie honory. Tak więc gromkie brawa, to oczywiście jest wszystko przyjaźń, wszystko dla was, wszystko po to, żeby ukazać, jak wyglądała ta starożytność sprzed 2000 lat. Proszę państwa, nasi dzielni barbarzyńcy wracają do obozu. Legion 21 również. Dobrze, proszę państwa, nasi legioniści jeszcze chcą zaprezentować swoją sprawność, jeżeli chodzi o formację.